W środę 3 sierpnia dyrektor szkoły podstawowej nr 1 imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Sędziszowie Małopolskim zaprosił mieszkańców do Domu Kultury na pokaz premierowy filmu Godzina Y. Jego reżyserem jest nauczyciel przyrody w placówce Grzegorz Bury, a obsadę tworzą uczniowie klasy 8. Na premierze pojawili się aktorzy, członkowie ich rodzin, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Dyrektor szkoły Paweł Gnacek nie krył po projekcji słów uznania dla swoich podopiecznych. Jestem w ogromnym szoku, dlatego że ten film tak naprawdę widziałem drugi raz, bo premiera u nas była w szkole, ale nie widziałem go na tak dużym ekranie. Nie dało się do końca wszystkiego zauważyć, ale oglądając drugi raz film, można coś dostrzec. Ja to dostrzegłem i powiem, że tak jak powiedziałem na końcu, też byłem w szoku. Pozytywnym szoku. Film Godzina Y powstał w ramach zajęć kształtujących kreatywność w szkole podstawowej nr 1 w Sędziszowie Małopolskim. Tutaj nauczyciel ma wolną rękę, jak może wykorzystać te zajęcia, po prostu skupić się na pomysłach dzieci, trochę im podpowiedzieć, a to jest pana Grzegorza pasja i on w tym się spełnia. Jest przyrodnikiem, lubi film i no, jak się okazało, jest to finalnie super sprawa. Zaskoczyła mnie liczba ludzi w sali widowiskowej na premierze filmu oraz ich reakcja, mówi reżyser Grzegorz Bury. Każdą scenę, którą się nakręca, no to jak gdyby widzi się, co ona ma wywołać u widza, nie? Czyli jak to ma być zastanowienie, refleksja, ale może być strach, może być tam, no strach może, no jakiś tam dreszczyk, nie? No to chyba tak było, nie? Sztuka się wybroni, no tak mi się ludzie pytali, no, czy nie masz tremy, nie? Ja mówię, no przed czym, nie? No, co zrobiłem, to zrobiłem, teraz to już nic już nie pomoże, nie? Ale jest coś takiego, jak coś się zrobi, to fajnie to jest pokazać. Nie, że ja pokazuję, tylko nasze dzieło, nie? Fajna rzecz. Skąd wziął się pomysł na film i jego fabułę, przedstawiającą katastroficzną wizję przyszłości? Pomysł był taki w tamtym roku, żeby zrobić taką kompilację kultowych fragmentów różnych filmów. No również i horrorów. Potem myślę, no może by własny film, ale to niech dzieci zaproponują. To już jest bardziej ambitne, nie? No i jedna dziewczynka, ta, która grała główną rolę, i ona mówi tak, a może byśmy swój? A mówię, o bingo, po cichu masz już główną rolę, nie? Jeszcze nie wiedziałem na 100%. I tak się to zrodziło, nie? Żeby coś takiego, trochę szkoły. W zasadzie to powstawało w trakcie. To nie było tak, że gotowy scenariusz na stówę i już to będziemy kręcić, tylko scena po scenie, potem jeszcze coś tam, no zależy. No, przystępuję do pracy, nie wiem na co nas stać. To jest jednorazówka, nie? To są dzieci, które dziś są, to już ich nie ma. I ja nie znam ich możliwości aktorskich i własnych też jako takich reżyserskich. To jest taki, ja jestem fotografem przyrodniczym raczej. No, to jest zupełnie co innego, nie? Dlaczego katastroficzna wizja? No pasowało mi tam coś takiego. Chociaż ona się tak naprawdę nie wiąże z tymi śmierciami w szkole. To jest przypadek. No, można to zaobserwować, prawda? Tam się coś dzieje, ten szkielet, nie? Szaleje tam po tej szkole, niby to. A jednocześnie gasną światła. No, on tu nie ma żadnej roli w tym. To jest po prostu przypadek, prawda? Zresztą w tym filmie też są takie zostawione furtki na interpretację widza. No na przykład brakuje jednego trupa. Pojawia się też COVID. No jest też COVID, no bo to myśmy już kręcili w zasadzie po tym COVIDzie, no ale jeszcze przed wojną, więc no. No ale katastrofa jest katastrofą, no czasy są takie, no. Film z katastrofą, z apokalipsą, to chyba pasuje do dzisiejszych czasów. Nasza klasa chciała nagrać jakiś film na zakończenie roku szkolnego i nasza klasa chciała zagrać horror i pan Bury właśnie wymyślił taką oto fabułę. Główną rolę zagrałam dlatego ja, że ja mam trochę wyostrzone rysy twarzy tutaj i to mi dało taki wygląd, że mogło być to właśnie takie trochę przerażające. W tym filmie byłam zwykłą dziewczyną, która tak naprawdę została wybrana, tak jakby właśnie przez ten szkielet, który jest tak jakby głównym elementem tego filmu. I jako jedyna właśnie z tych uczestników przeżyłam. I
ten szkielet tak jakby się wchłonął we mnie i przez to byłam tą zielarką, która musiała co jakiś czas tam właśnie zabijać innych ludzi, żeby móc być młoda i żyć dalej cały czas. Dla uczniów klasy 8, już absolwentów szkoły podstawowej numer 1 w Sędziszowie Małopolskim, film na długo pozostanie w pamięci. Na pewno będziemy wracać do nauczycieli i do naszej klasy, do tych wspomnień. Będziemy odwiedzać na pewno tę szkołę. Premierze filmu w Sędziszowskim Domu Kultury towarzyszyła wystawa zdjęć autorstwa Grzegorza Burego pod tytułem Tu i Teraz. Wszystkie te zdjęcia powstały tu, to jest nasza okolica, jestem fanem okolicy, przyrodniczo również. I teraz, bo teraz to się zmienia, coś co było, to jak mówiłem przedtem o tych orłach, prawda? Były orły i nagle od 2 lat nie ma orłów, tak? Czyli czy będą, nie wiem. Jest dynamika w przyrodzie, więc tu i teraz trzeba coś działać. Nie możemy marzyć gdzieś tam o Amazonii przez całe życie czy o Afryce. Mamy to tutaj, tanio. Trzeba to dostrzec. Po premierze filmu delegacja sędziszowskiego samorządu na czele z burmistrzem Bogusławem Kmieciem na ręce reżysera złożyła list gratulacyjny, a do młodzieży występującej w filmie skierowała słowa wielkiego uznania. Film Godzina Y zostanie wyświetlony jeszcze na ostatnim kinie plenerowym w Sędziszowie Małopolskim. To okazja dla tych, którzy nie mogli być obecni na premierze. Szczegóły na plakatach.